Doba ma 24 godziny. Tylko i aż. Jak w niej znaleźć czas na wszystko? Jak znaleźć ten balans pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym przy założeniu, że jeszcze czasem trzeba spać? I poruszymy także wątek macierzyństwa, które potrafi to wszystko, co mamy tak pieczołowicie poukładane, obrócić o 180 stopni, zupełnie potrafi pozmieniać priorytety i wtedy już naprawdę sen staje się towarem deficytowym. Choć jak spoglądam na naszych gości, jest wręcz przeciwnie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jest z nami Emilia Komarnicka-Klinstra, że aktorka, że wokalistka, że tancerka i podróżniczka, to zapewne Państwo wiedzą. Dzisiaj występuje przede wszystkim w roli mamy i to podwójnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Kospa ma 3,5 roku, Tymoteusz 10 miesięcy. Tak. Z kim oni teraz zostali? Z wspaniałą babcią. Okej, czyli wszystko jest pod kontrolą. Tak. Przez najbliższe 59 minut. Myślę, że tak. No to spokojnie, no to mamy czas. Tym bardziej, że jest z nami także Marlena Chojecka-Bek. Dzień dobry. Dzień dobry. Z PZUHR. O tej kontroli pod kątem korporacyjnym mamy także wiele do powiedzenia. Oczywiście. Ale zanim do tej kontroli korporacyjnej dojdziemy, to porozmawiajmy o tej, którą próbujemy w jakikolwiek sposób uzyskać, kiedy zostajemy tatą albo mamą. I do tego jeszcze praca zawodowa, obowiązki domowe, obowiązki wychowawcze. I jeszcze oczywiście gdzieś trzeba znaleźć czas na sen. Na co? Tak myślałem. Towar najbardziej deficytowy. Prawda czy fałsz? Ach, no. Każdy rodzic doskonale wie, że te przynajmniej te pierwsze lata to jest, no to jest wiecznie niedospanie. No ale coś za coś. Ale rzeczywiście jest tak, że ten sen staje się, jeżeli chodzi o rodziców, tym czymś najbardziej pożądanym. No to jest tak jak na tej piramidzie potrzeb. Jeżeli te podstawowe nie są zaspokojone, no to te kolejne też kuleją. No to jak ty to robisz, skoro przychodzisz tutaj, wyglądasz jak milion dolarów, wyspana, z błyszczącym okiem? Przed chwilą siedziałam na fotelu charakteryzatorskim. Z przymkniętym okiem? Z przymkniętym okiem, które się powoli otwierało. A tak naprawdę, ja myślę też, że jesteśmy wyposażeni jako rodzice w taki mechanizm, który jest w stanie to przetrwać. Tak po prostu zostaliśmy stworzeni. W innym wypadku nie byłoby to możliwe. Że czysta natura i matka natura za nas to załatwia. Pomaga. Pomaga. Ale przyznajesz, że macierzyństwo zupełnie zmienia bieg życia i trochę priorytety? Także. Tak nie, trochę. Tak odrobinę. A jak ty to robisz, że znajdujesz jednak balans pomiędzy byciem żoną, byciem mamą, byciem także tą, która odpowiada za wszystko, co się w domu dzieje, a jednak spełnioną zawodowo i aktorką, i tancerką, ba, jeszcze na podróże gdzieś moment się znajduje. Wiesz co, czy rzeczywiście tak jest, czy ja tak robię, to ja nie wiem. To dementuj. Ale ja się staram. Ja się staram, bo tak mi się wydaje, że macierzyństwo, rodzicielstwo to nie jest coś, co można się tego nauczyć, złapać i już tak jest i to przykładać codziennie do tej rzeczywistości, tylko to jest coś, czego uczymy się codziennie, dlatego że codziennie zmieniają się potrzeby. Oczywiście na dzieciach to widać najbardziej, bo z dnia na dzień widać ich rozwój, to jak oni się zmieniają i czego potrzebują, ale tak samo jest wśród dorosłych, więc to macierzyństwo, rodzicielstwo, ale także małżeństwo to jest ta odpowiedzialność, czyli odpowiadanie na potrzeby swoje, no i wszystkich członków rodziny. Tak, kontrola nad własnym czasem, to mam nieodparte wrażenie, że jeżeli chodzi o właśnie tacierzyństwo albo macierzyństwo, to jest sprawa tej wagi najwyższej. Więc wiem, że korporacyjnie chcieliśmy zacząć od nieco innego wątku, ale skoro o kontroli czasu rozmawiamy, to zastanówmy się nad tym, czy pracodawca ma jakiekolwiek szanse, instrumenty, możliwości, żeby nam troszeczkę pomóc kontrolować nasz czas i to nie tylko ten zawodowy. Oczywiście, podpowiadając pewne rozwiązania. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o mamy, tatusiów, to my staramy się rzeczywiście uświadamiać pracowników, jakie mają prawa. Jakie mają prawa, jeżeli chodzi o korzystanie z dodatkowych przerw, urlopów, ale też gdzie mogą szukać wsparcia, gdzie mogą wzajemnie się wspierać, rzeczywiście w tym dosyć takim zmiennym życiu, bo dzieci rosną, zmieniają się potrzeby, ale też i świat biznesu też nie stoi w miejscu. Te
te oczekiwania również się zmieniają. Nikt nie chce być faworyzowany bądź w jakiś sposób inaczej traktowany tylko dlatego, że jest rodzicem i tego też wymagają inni pracownicy, więc gdzieś tam staramy się zachować dobry balans pomiędzy dbałością o takie warunki pracy, które dają nam ten komfort, że w razie potrzeby jestem w stanie zaopiekować się dziećmi, jestem w stanie zorganizować dodatkową opiekę, przerwę w pracy, ale też wiem, że pracodawca może mnie wspierać w rozwoju takich umiejętności właśnie jak organizować sobie ten czas, jak ustalać priorytety. My się rzeczywiście skupialiśmy przez wiele, wiele lat na ćwiczeniu takich umiejętności jak zarządzanie projektami, zarządzanie finansami, a dlaczego by nie uczyć zarządzanie swoimi priorytetami, zarządzać emocjami, zarządzać kryzysem, który się pojawia. Znaczy, to jest po prostu codzienność i czy mamy dzieci, czy nie mamy, to każde trudne sytuacje się, każdemu się takie trudne sytuacje zdarzają, więc pracodawca powinien zapewnić takie warunki, żeby rzeczywiście było miejsce na to, żeby to rozwiązać. Czyli pracodawca dzisiaj musi do nas podchodzić jako do człowieka nie tylko z krwi i kości, ale też ojca albo matki. Czy tak, być może nie? Czy być może pracodawcy w ogóle nie powinno to interesować? Może powiem tak. Odpowiedzialnego pracodawcę powinno interesować całe życie pracownika, czyli już zmieniamy paradygmat. Czyli nie mówimy teraz tylko o pracowniku jako o specjaliście czy menadżerze, ale mówimy po prostu jako o człowieku, który ma swoje potrzeby, te potrzeby się zmieniają, który potrzebuje wsparcia w trudnych sytuacjach, który potrzebuje komfortowego środowiska pracy, który po prostu pokaże jego potencjał. Więc rzeczywiście rozwijamy i zdolność zarządzania sobą w czasie, ale też uczymy empatii, chociażby liderów, a pracowników też staramy się uczyć takiej wyrozumiałości wobec siebie. To też bardzo ważna kompetencja obecnie. Czyli próbujemy, wydawać by się mogło jeszcze do niedawna, połączyć trochę wodę z ogniem, połączyć dwa światy, czyli świat korporacyjny, w którym jeszcze do niedawna pracownik właściwie był numerem w Excelu i ważne były tylko i wyłącznie jego wyniki, a z drugiej strony mamy ojca, mamy matkę, dla którego wiadomo, że najważniejszym jest zawsze ten czas spędzony z rodziną i rodzina, bo jak wszyscy oczywiście wiemy i pod tym się podpisujemy i tutaj nie ma czasu na dyskusję, rodzina to prawdziwa siła. Dziękuję bardzo, przechodzimy do kolejnego pytania. Jak ty łączysz tę pracę zawodową z macierzyństwem, o tym już mówiliśmy, ale czy w ogóle dostrzegasz jakąkolwiek taką też przemianę w tobie jako matce, która jeszcze daje sobie troszeczkę czasu na realizowanie własnych pasji albo na troszeczkę czasu wolnego, w którym to ty jesteś najważniejsza i właściwie czas jest poświęcony tylko i wyłącznie tobie. Pytanie retoryczne? Zacząłeś od tego, powiedziałeś, że doba ma 24 godziny. No i to się nie chce zmienić, nie wiadomo dlaczego. Czas jest jeden. Moja też. No właśnie. I ten czas coraz szybciej, takie są odczucia. Więc jedyne, co mogę zrobić, to odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest najważniejsze. I na drugie, w zasadzie nie pytanie, tylko uznać, że wszystko jest sztuką możliwego. Wszystko jest sztuką możliwego. Okej, zamieniamy się w słuch, proszę rozwinąć myśl. To znaczy, to co mówiłaś, to brzmi pięknie, ale w mojej branży to trochę wygląda inaczej, dlatego że ten work-life balance, ten work zazwyczaj bierze się z pasji, więc to nie do końca jest work, tylko to często jest life w branży artystycznej. Więc jeżeli sami nie podejmiemy decyzji, gdzie jest mój priorytet, co jest dla mnie najważniejsze, to bardzo, bardzo łatwo można się w tym zatracić, ponieważ sami nie dbamy o to, żeby ta równowaga została zachowana. Ja nie wiedziałam, jak to będzie w moim przypadku. Po prostu nagle narodził się pierwszy syn i ja miałam tę pewność, że już wiem, co jest dla mnie najważniejsze. Później się narodził drugi i jeszcze tylko to zmultiplikował to odczucie i potwierdził. Oznacza to, że ja nie mam balans. To znaczy, mój młodszy syn ma 10 miesięcy, to jest naprawdę jeszcze bardzo młoda istota, więc ja jestem głównie z nimi w domu i bardzo selektywnie podejmuję decyzje na temat projektów, które do mnie przychodzą, no bo czas jest jeden. I siłą rzeczy na te kwestie zawodowe masz go po prostu mniej, więc jak to w Poznaniu albo w Krakowie robią, oglądasz
monetę albo banknot z obu stron. Tylko że ten banknot jest czasem u ciebie. Dokładnie. Mhm. I to jest najbardziej wartościowa, największa wartość, ten czas. Ale mówiłaś o tym, że być może troszeczkę w twojej branży artystycznej to wygląda nieco inaczej, ale wydaje mi się, że możemy spróbować znaleźć wspólny mianownik. Bo jednak dobry pracodawca, czy to teatr, czy to kino, czy to plan filmowy, czy to lider na rynku ubezpieczeń w Polsce, być może może mieć bardzo podobne instrumenty, jeżeli chodzi o traktowanie swojego pracownika. Czy możemy jakąś taką definicję znaleźć dobrego pracodawcy? Myślę, że to, co już powiedziałam, to jest pracodawca, który patrzy szerzej. Po prostu patrzy ludzko na sprawy, które nas otaczają. Myślę, że żyjemy w takim czasie, gdzie zmiany strasznie przyspieszają. Mhm. Jest też kult efektywności, produktywności. Wszyscy chcą więcej, lepiej, szybciej, inaczej. Myślę, że to w świecie artystycznym również. A więc od nas, od osób, które mają dostęp do też nowej wiedzy, od dobrych praktyk, powinno się wymagać, żeby tymi zdobyczami nauki o człowieku się dzielić. Nie możemy wymagać takiego stałego wzrostu efektywności. Powinniśmy się zastanawiać, jak pracować po prostu mądrze, jak wykorzystywać nawyki, jak wykorzystywać, nie wiem, zdobycze chociażby neuronauki, jak pracować zgodnie z rytmem biologicznym, tak żeby ta efektywność była okupiona, może złe słowo, ale na razie go użyję, jak najmniejszym takim wydatkiem energii, żeby tą energią też ekologicznie zarządzać, po prostu. Brzmi doskonale, brzmi bardzo zachęcająco. To spróbuję teraz przejść od teorii do praktyki, od słów do czynów, bo skoro mówimy o tym, że pracodawca powinien się wsłuchać i ma takie możliwości, ma takie instrumenty, żeby się wsłuchać w potrzeby swojego pracownika, no to idąc w myśl starego polskiego porzekadła, wręcz mądrości, że chociażby ruch to zdrowie i pracodawcy zależy na zdrowym pracowniku, to przykład pierwszy z brzegu. Czy pracodawca może, tak schodząc już zupełnie do poziomu takiego przykładu bardzo życiowego, w jakikolwiek sposób na przykład wpłynąć na mój stan zdrowia? Myślę, że może. Chociaż w ogóle się zdrowiem nie zajmujemy w mojej firmie, czy w jakiejkolwiek innej firmie, ale czy pracodawca chociażby w ten sposób może wpłynąć na moją efektywność, też poczucie mojego szczęścia, zadowolenia z życia, ba, kontroli nad życiem i nad tym, co robię w pracy? Bardzo szeroko zadane pytanie, ale może tak wracając, co może być praktycznego? Może być praktycznego to, że rzeczywiście coraz więcej mówi się o well-beingu, o dobrostanie w pracy, a więc to, co pracodawca może zrobić, to starać się rzeczywiście wyłapywać wśród opinii pracowników, co jest ważne, to, co warto wspierać. I tą energię czerpiemy w bardzo różny sposób. Albo my ją oszczędzamy, albo też angażujemy się w takie aktywności, które nas po prostu pozytywną energią ładują. I uważam, że nie tylko ja, ale oczywiście też znawcy, że aktywność fizyczna również pozwala nam naładować nasze akumulatory. Co pracodawca może zrobić? Na przykład promować inicjatywy oddolne. W PZU to jest szereg sekcji sportowych, które są zarządzane przez pracowników, które zrzeszają po prostu osoby interesujące się daną aktywnością sportową. To może być sekcja siłowa, górska, rowerowa. A więc rzeczywiście pracodawca może tutaj pomagać funkcjonowaniu takich sekcji, dlatego że z jednej strony mamy te budowanie relacji i też aktywność sportową. To chciałem szybciutko, tylko od razu przepraszam, że wchodzę w słowo, ale czy pracownicy z tego korzystają? Czy nie jest tak, że mają już serdecznie o godzinie 15, 16 albo 17 dość firmy i tylko czekają na odbicie karty? To jest też ta pasja, czyli łączymy tutaj tak naprawdę, wtedy miejsce pracy jest tylko platformą do budowania relacji. Ale już treść to jest już wyszukiwana przez pracowników, tak? Każdy może wybrać taką aktywność, która jak najbardziej mu odpowiada. To, co możemy też zrobić, to żeby przekonywać, czy ma pracodawca wpływ na poczucie szczęścia. Myślę, że powinien się starać mieć wpływ, ale poprzez po prostu edukację, poprzez rozbudzanie świadomości, jak bardzo to jest teraz ważne. Słyszę te pytania pracodawców, którzy werbalizują ten znak zapytania mówiący o tym, ale przecież to kosztuje i nam się to nie opłaca. Czy być może jednak się opłaca? Myślę, że się opłaca, dlatego że jeżeli budujemy poczucie
poczucie bezpieczeństwa, chociażby, tak? Poczucie bezpieczeństwa sprzyja pozytywnym emocjom. Wypoczęty i zrelaksowany pracownik jest po prostu bardziej wydajny, więc długofalowo to się na pewno opłaca. Tak jak powiedziałam wcześniej, nie możemy zakładać, że ta efektywność będzie po prostu rosła, bo my tego wymagamy, bo świat przyspieszył, to my będziemy pracować szybciej. W pewnym momencie już trzeba poszukiwać innych rozwiązań, a więc wydaje nam się, że teraz nadszedł taki czas, że rzeczywiście dbanie o dobrostan i też zdrowie psychiczne jest po prostu kluczowe. I to też pokazuje nasz raport, że rzeczywiście wiele pracowników twierdzi, przepraszam, nie pracowników, co Polaków, którzy brali udział w badaniu, że stres ogranicza ich działania, czyli jest jakąś blokadą w spełnianiu jakichś swoich życzeń, marzeń, po prostu w realizowaniu się, więc... Więc ten stres to jest rzecz kolejna, którą chcielibyśmy się zająć. Z punktu widzenia młodej mamy tego stresu trochę doszło, czy właściwie sporo odeszło? I rzeczy, które do tej pory były stresujące, które gotowały krew w żyłach, dzisiaj w obliczu tego, co się dzieje w domu, stają się zupełnie nieistotnymi. Ja jeszcze, już będąc w ciąży, do głowy mi nie przychodziło, jeszcze nawet mi przez myśl nie przychodziło, jak nierozłączne macierzyństwo jest z rozwojem. Z rozwojem mówię o odpowiedzialności. I ja nie mówię tylko o takiej odpowiedzialności, żeby dzieci były zaopiekowane, żeby były bezpieczne. Ja mówię o tej odpowiedzialności, o tej świadomości, że wszystkie nasze działania tak mocno wpływają na to, jak te dzieci funkcjonują, że działają jak program, który się koduje w ich komputerach, według którego one przez wiele, wiele lat później funkcjonują. I ta odpowiedzialność może być przytłaczająca, ale może być też codziennym motywatorem do rozwoju. Kwestia naszej decyzji. Bardzo często ujmujemy właśnie macierzyństwo i rozmawiamy o macierzyństwie w kontekście pracy zawodowej, ale mam nieodparte wrażenie, że często zapominamy jednak o tatusiach, którzy, no, bądź co bądź, swoją rolę do odegrania i to potężną mają. Czy pracodawca też wychodzi naprzeciw roli ojca? Pracodawca powinien zauważać, że coraz częściej rzeczywiście tatusiowie chcą się aktywnie, naprawdę angażować w wychowanie dzieci. I również coraz częściej korzystają z przysługujących im chociażby urlopów tacierzyńskich. Też bardzo często chcą podszkalać się również w tym, w jaki sposób być dobrym rodzicom, pracując. Więc nie możemy zapominać, że macierzyństwo, mimo że mówimy o macierzyństwie, to ma jeszcze tą drugą połówkę, gdzie po prostu możemy też czerpać z doświadczeń, czyli tatusiowie również kreują nowe potrzeby, kreują też bardzo fajne podejście też do wychowania, które możemy wykorzystać w pracy. To jest łączenie chociażby rzeczywiście angażowanie dzieci w jakieś zajęcia sportowe, to jest angażowanie siebie całymi rodzinami, chociażby w wolontariat pracowniczy. Coraz częściej rzeczywiście wolontariat pracowniczy polega też na tym, że przychodzimy na jakieś akcje dobroczynne razem z dziećmi i to tatusiowie często tutaj przyprowadzają swoje pociechy właśnie, żeby pokazywać troszeczkę inny świat. Goszcząc na kanapie eksperta PZU, nie sposób nie dopytać o kwestie ubezpieczeń, które podobno mogą nam pomóc w przyjęciu albo w powrocie do kontroli nad własnym życiem. Pytanie jak? Bardzo często w różnych podejściach do budowania well-beingu w pracy, w dużych organizacjach, również się ujmuje ten aspekt finansowy, który daje po prostu poczucie bezpieczeństwa. Ubezpieczenia, różne pakiety dodatkowe, to jest nic innego jak dodatkowe rozwiązanie, które możemy po prostu wykorzystać, które jest dostępne, które gdzieś tam zagwarantuje nam właśnie poczucie spokoju, poczucie tego, że jesteśmy w jakiś sposób przygotowani na nieprzewidziane sytuacje, jeżeli tak się można przygotować. Ale daje nam to pewne poczucie komfortu, poczucie bezpieczeństwa, a więc to jest też warunek konieczny do tego, żeby budować dobrostan. A to jest element konieczny do tego, żeby rzeczywiście budować dobre warunki do tego poczucia sprawstwa, że mam wpływ na to życie, że mogę wybierać obszar, gdzie rzeczywiście ten wpływ chcę kreować, chcę coś zmieniać, ale są rzeczywiście aspekty, na które może nie mam wpływu, ale mam na to pomysł. Więc pod tym kątem ubezpieczenia jak najbardziej
wpisują się też w strategie wellbeingowe. Są orężem, po który można sięgać, są narzędziami, z których można korzystać. Są po prostu narzędziami. Warto tę sprawę absolutnie przemyśleć. To, czego w żaden sposób przemyśleć nie trzeba, to to, że najlepszym sposobem, no być może Państwo znają lepsze, jeżeli chodzi o przyjmowanie kontroli nad własnym życiem, przy dwójce dzieci i przy konieczności zawodowego zagoszczenia na naszej kanapie, jest na przykład babcia. Babcia jest lekiem na wszystko. Lekiem na wszystko i dzięki babci kontrola jest pełna. Tak. I to najlepsza z tych możliwych, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Na pewno, ale jest jeszcze coś. Słucham. Akceptacja. Taka akceptacja, że nawet jeśli nie mamy, nie zawsze mamy wpływ na to, co się nam przytrafia, to na pewno mamy wpływ na to, co my z tym robimy. I jak do tego podchodzimy. Jak najbardziej, dlatego jeszcze raz bym zachęcała do tego, żeby znajdować też czas dla siebie. Chwilę, wiem, że rodzicom bardzo malutkich dzieci jest to trudne, jest to trudne zadanie. Sama też miałam całkiem niedawno jeszcze małe dziecko. Teraz już moja 12-latka już jest bardziej samodzielna, ale nadal też angażuje mocno w swoje, no oczywiście, w swoje życie. Ale ten czas dla siebie jest bardzo potrzebny po to, żeby też wiedzieć, gdzie są te nasze priorytety, co jest dla nas ważne, na co teraz stawiamy. A tylko w momencie, kiedy jesteśmy sami ze sobą, jesteśmy w stanie dobrze usłyszeć ten głos ze środka, który nam to podpowiada. I ja jeszcze bardzo sobie cenię takie spotkanie i wymianę doświadczeń. Pamiętam jedną radę od, nie pamiętam kogo niestety, może ktoś się odezwie, kto mi to sprzedał, ale że taka myśl: złe myśli biorą się często z niewyspania bądź z głodu. Więc kiedy rzeczywiście emocje już gdzieś tam sięgają zenitu, zastanawiam się, czy po prostu dużo odpoczywałam. Bo to, co nam też pracownice podpowiadają, to, że nie potrafią odpoczywać efektywnie. Jeżeli chodzi o ten sen, to ten moment wyspania na pewno nadejdzie. Prawda? Oczywiście. Akceptacja. Oczywiście. Akceptujemy to, że zajmie nam to z 8-10 lat, ale ten moment kiedyś nastąpi. Nic tylko brać przykład. Natomiast też wiemy, że nie każdy ma szansę być mamą albo tatą. Nie każdy chce być mamą, być tatą. To jak w takim razie, tak bardzo szeroko, z lotu ptaka, próbować odpowiedzieć na to pytanie, gdzie jest ten złoty środek? Jak to wszystko spróbować wypośrodkować i jednak mimo wszystko przejąć kontrolę nad balansem pomiędzy życiem zawodowym a tym prywatnym? I pewnie mam jeszcze o to powiedzieć w jednym zdaniu. Zamieniam się w słuch. To jest pytanie, na które można napisać całą książkę, myślę, ale myślę, że tym kluczowym pytaniem, na które sobie musimy każdy sam odpowiedzieć, to co dla nas się liczy? Co jest tym sensem życia? Co jest naszym celem życiowym? Co nam gdzieś tam w duszy gra? Co jest dla nas ważne. Na różnych etapach życia mogą być to inne rzeczy. Kiedy dzieci są małe, wiadomo, że one są oczkiem w głowie. Kiedy dorastają, może coś innego nam dochodzi, jakieś nowe pasje. Te pasje mogą się zmieniać. Więc najważniejsze pytanie, co jest dla nas ważne, w co co naprawdę warto się zaangażować, żeby też nasz wysiłek po prostu miał sens. Bardzo ważne rozróżnienie pomiędzy zaangażowaniem a poświęceniem. Żeby nie było właśnie tych wyrzutów sumienia, żeby nie było też takiego gdzieś tam zakłócenia balansu, czy to się opłacało, czy ten efekt jest faktycznie taki, jaki chcieliśmy osiągnąć. Więc rozróżniajmy, co jest ważne, na co ten czas rzeczywiście się powinien znaleźć, bo każdy ma tyle samo godzin w dobie. I może pamiętajmy o takim paradoksie jeszcze czasu, że wokół nas jest tyle różnych narzędzi, tyle różnych rozwiązań, które nam ułatwiają życie, a cały czas jesteśmy zajęci, cały czas jesteśmy zabiegani. Więc gdzieś ten czas pewnie jest, tylko powinniśmy po prostu odpowiednio ten czas wypełniać. Czyli zaangażowanie jak najbardziej tak, to lubimy. Spalanie się nie do końca. Wypalanie, dopisuję to w takim razie do naszych wniosków i jest to kolejny punkt na liście, bo ten pierwszy, tak próbując podsumować naszą rozmowę, brzmiałby, że macierzyństwo i ojcostwo oczywiście, że zmieniają życie i wywracają wszystko, tak mniej więcej jakieś 180 stopni. Zmieniają wszystko, my się zgadzamy, że na lepsze. Jest to wniosek, pod którym się podpisujemy? Mamy pieczątkę. To jest ten sens. Niech będzie. Tym drugim wnioskiem wypływającym z pierwszego jest to, że pracodawca powinien to dostrzec. Dobry pracodawca
musi to zauważyć, że to nie tylko pracownik, nie to tylko, to nie tylko numer Excelu. Wchodząc do firmy nie zostawia za sobą swojego życia. Właśnie. Tego, że jest mamą, tatą. Czyli pracodawca dzisiaj ma świadomość, że zatrudnia nie tylko pracownika, musi mieć świadomość, ale także mamę i tatę. Tym trzecim punktem, podsumowującym naszą rozmowę, byłaby kwestia kontroli nad czasem, że to jednak mimo wszystko zależy od nas, ta kontrola nad czasem. Nie zostawiajmy tego komukolwiek innemu. To mimo wszystko, jakkolwiek to brzmi, zależy od tych dłoni. Prawda czy fałsz? Prawda. Podpisujemy się pod tym. Ostatnim z naszych, a właściwie trochę przedostatnim. Chociaż nie jest to łatwe. Chociaż nie jest to łatwe, ale kto powiedział, że to będzie łatwe? Ostatnim z naszych punktów podsumowujących byłoby zaangażowanie, ale nie spalanie się. Powiedziałem, że ostatnim, kłamałem. Ostatnim jest ten, od którego rozpoczęliśmy, że rodzina to prawdziwa siła i warto z niej czerpać. Może być? Pięknie. No to wracamy do dzieci w takim razie. Tak, myślałem, że babcia już dzwoni i prosi o wsparcie. Pięknie dziękuję. To był kolejny z naszych webinarów, który ma nam pomóc i mam nieodparte wrażenie, że bardzo pomógł, przynajmniej teoretycznie, bo cała reszta, ta praktyczna, zależy od nas. Pomóc w tym, jak przejąć kontrolę nad własnym życiem, jak wrócić do balansu i oczywiście przede wszystkim, jak dzięki temu wszystkiemu żyć dłużej, szczęśliwiej i lepiej. Ciąg dalszy nastąpi. Do zobaczenia.